Drodzy Państwo, nareszcie nadszedł ten dzień, na który wszyscy tak bardzo czekamy. Przeminęły już święta, Sylwester, Sześciu Króli, inne różne takie, czy tam trzech, właśnie. I nadszedł dzień rozdawania nagród najlepszym grom roku 2016. Dokładnie. Złota Gra Roku 2016 to nagroda, którą przyznajemy razem z Olą jako gry planszowe u Łukiego najlepszym grom wydanym w roku 2016. Dzisiaj będziemy opowiadać, jakie gry w danych kategoriach zostały nominowane. W tym roku nieco zmieniliśmy formę Złotej Gry Roku. Najpierw nominujemy kilka gier w każdej kategorii, bo naprawdę trudno jest wybrać jedną i opowiedzieć tylko o jednej grze w danej kategorii. Później ogłosimy zwycięzców. 7 gier najlepszych w poszczególnych kategoriach spośród tych, które wyszły w roku 2016, a później przedstawimy Waszych zwycięzców, czyli Złotą Grę Roku według graczy, ponieważ przez cały styczeń oddawaliście głosy na najlepszą grę z zeszłego roku. Nominacje dobieraliśmy w taki sposób, aby każda gra była nominowana w jednej kategorii, co znaczy, że jeżeli gra jest karciana, a zarazem ekonomiczna, albo na przykład ekonomiczna i strategiczna, albo pasuje do kategorii dla dzieci i dla rodzin, dyskutowaliśmy i zdecydowaliśmy, do jakiej kategorii ją przypisać. Nie zawsze było łatwo zdecydować, do jakiej kategorii przypiszemy grę, ale jesteśmy przekonani, że nasz podział jest łatwy, przystępny, taki, z którym się zgodzicie. My się już nie możemy doczekać, więc zaczynajmy. Pierwsza kategoria to gry imprezowe. Gry proste, szybkie, emocjonujące, takie, które nadają się do grania z większą grupą, na luźnym spotkaniu czy z rodziną. W tej kategorii nominowane są Duplik, Mamy Szpiega 2, Podaj Dalej, Podejrzani, Tajniacy Obrazki. 5 bardzo dobrych gier, jeśli szukasz czegoś luźnego, imprezowego. Druga kategoria to Złota Gra Roku dla Dzieci. Gry dla dzieci to gry proste, kolorowe, przyjazne, takie, do których możemy zaprosić nawet te młodsze i trochę starsze dzieci. W tej kategorii nominowane są gry Kiwi, Kotek Psotek, Mali Detektywi i Spaghetti. 4 bardzo fajne gry dla dzieci, naprawdę gorąco je polecamy, jeśli szukacie czegoś dla maluchów. Gry rodzinne. Gry rodzinne to takie, w które po prostu zagra cała rodzina. W które można wciągnąć babcię i dziadka, czasami rodziców, wujka, ciocię, cała rodzina usiądzie, zagra, więc nie za trudne, może czasami trochę trudniejsze. Gry rodzinne, dla całej rodziny. W tej kategorii nominowanych jest 5 gier. Alhambra, Domek, King Domino, Quadropolis i Timeline Polska. Gry strategiczne to kategoria gier trudniejszych od tych rodzinnych. To gry, w których musimy planować więcej, musimy poświęcić na każdą partię więcej czasu, wymagają od nas większego zaangażowania. Pojawia się w nich czasem element losowości, interakcji, może nawet takiej negatywnej, bezpośredniej. Mamy tutaj gry trochę prostsze, trochę trudniejsze, szybsze i dłuższe, ale wszystkie można określić mianem gry strategicznej. W tej kategorii nominowanych jest aż 6 gier. Blood Rage, Capital, 5 klanów, Roll for the Galaxy, Star Wars Rebellia, Wyspa Sky. 6 naprawdę świetnych gier. Kolejna kategoria to gry ekonomiczne. Są to gry zazwyczaj lekko trudniejsze, gdzie kluczowe jest zarządzanie swoimi surowcami, tak by osiągnąć jak największą liczbę punktów. Zazwyczaj jest mniej interakcji, zazwyczaj jest mniej losowości, a więcej skupienia na tym, co się dzieje na planszy lub na naszej planszy, surowców i tym podobnych. W tej kategorii jest nominowanych 5 gier. Concordia, Grand Austria Hotel, Mombasa, nowa edycja Puerto Rico i Site. To jest jedna z moich ulubionych kategorii, definitywnie. Tak. Kolejna kategoria to gry karciane. Gry karciane to bardzo szeroka kategoria. Moglibyśmy gry nominowane w tej kategorii wyciągnąć i wrzucić do gier strategicznych, rodzinnych, ekonomicznych, ale to, co je łączy, to fakt, że w tych grach kluczowe dla mechaniki, kluczowe dla zwycięstwa jest to, jak gracz zarządza kartami. Więc mamy różne sposoby zarządzania ręką kart, albo budowania swojego zestawu kart, kupowania, sprzedawania itd., itd. W tej kategorii nominowane są 51 stan Master Set, Ashes, Dolina Kupców 2, Gra ze Śliwką, Obóz Ninja, Terraformacja Marsa, Zaklinacze. Ostatnia kategoria to gry przygodowe, czyli gry z klimatem.
czyli gry, gdzie najważniejsze jest odczuwanie przeżycia prawdziwej przygody. Tak, gry, które wciągają swoim wydaniem, atmosferą, jaka jest zbudowana, przygodą, którą gracze przeżywają, rywalizując albo współpracując. W tej kategorii nominowane są 4 gry. Martwa Zima, Długa Noc, Posiadłość Szaleństwa, druga edycja, Runebound, trzecia edycja, Time Stories. 7 kategorii i 36 nominowanych gier. Mnóstwo. Myślę, że gdybyś teraz poszedł i zaczął kupować te gry po kolei, to stworzysz naprawdę świetną kolekcję gier. I generalnie zachęcamy cię do tego, bo czemu nie? Jest z czego wybierać, dlatego stworzyliśmy taką dużą listę, aby pokazać wam to, jak dużo dobrych, naprawdę bardzo dobrych gier wyszło w zeszłym roku. I było bardzo ciężko czasami wybrać tą jedną, która wygra. I my już wiemy, co się wydarzy w przyszłym filmiku, gdzie ogłosimy, jakie są gry, które zwyciężyły. Chcemy trochę przedłużyć ogłaszanie tych wyników i zachęcić was do tego, żebyście spróbowali wytypować gry w poszczególnych kategoriach, które my wybierzemy jako najlepsze z zeszłego roku. Wystarczy, że wpiszecie waszą listę. Jedna gra w każdej kategorii, każda osoba może dać jeden typ w komentarzu na YouTubie. Pierwsza osoba, która odgadnie właściwie 7 gier, skontaktujemy się z nią i wygra jakąś nagrodę. Za tydzień ogłoszenie wyników, a za 2 tygodnie ogłoszenie, która gra wygrała w plebiscycie graczy. Wtedy też ogłosimy, jakie 5 osób zostało wylosowane, ponieważ tak jak mówiliśmy, spośród wszystkich głosujących 5 osób wygra jakąś grę. A więc wpisujcie sobie w wasze kalendarze. Poniedziałek 13 lutego, ogłoszenie wyników Złotej Gry Roku. 7 gier w 7 kategoriach najlepszych spośród tego, co wyszło w roku 2016. Nie mogę się doczekać. Naszym zdaniem. 2 tygodnie, czyli 20 lutego, Złota Gra Roku Graczy, w której to przedstawimy nie tylko jedną, pierwszą pozycję, ale listę 10 gier, które otrzymały najwięcej głosów. A więc komentujcie, biorąc udział w zabawie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i oglądajcie kolejne filmiki, żeby dowiedzieć się, jakie gry zostały wybrane przez nas i przez was najlepszymi z roku 2016. Proste, bardzo proste. Koniec! Koniec.